Pamiętacie taką piosenkę, gdy strumyk płynie zwolna? No ten strumyk na pewno zwolna nie płynie. A to właściwie nie strumyk, tylko rzeczka Bystrica, przepływająca też pod starym mostem, kamiennym mostem, w historycznej miejscowości Prizren, podobno w najładniejszym mieście Kosowa. A dzisiaj nie jestem sam, tylko dołączył do mnie mój serdeczny przyjaciel Chris. Dzień dobry, cześć. I właśnie razem mamy zamiar zwiedzić Stare Miasto, zwiedzić tu, wspiąć się na fortecę. No i jeżeli starczy jeszcze czasu, bo za 2-3 godziny ma lać, chociaż nic na to nie wskazuje, pokażemy Wam jeszcze Cable City. Więc czekajcie i oglądajcie. Do zobaczenia. Za 2 minuty wląduję w Prisztinie, stolicy Kosowa, najmłodszego państwa europejskiego. Ale gdybym przyleciał tu jeszcze 15 lat temu, wylądowałbym w Serbii. Prosto z lotniska ruszam w głąb kraju, bo wiem, że to co najpiękniejsze zobaczyć można zazwyczaj poza stolicą, do której zresztą jeszcze wrócę. Dziś jednak zmierzam na południe, do drugiego największego miasta w Kosowie i podobno najpiękniejszego, do Prizren. Republika Kosowa ogłosiła niepodległość 17 lutego 2008 roku, ale nigdy nie została ona uznana przez Serbię, która nadal uważa ją za zbuntowany, autonomiczny region. Cały czas pojawiają się mniejsze lub większe napięcia między Serbami i Albańczykami, zwłaszcza w strefie przygranicznej. Nad względnym spokojem czuwa specjalna misja ONZ przy pomocy wojsk NATO. Zawsze mnie ciekawiło, jak tu jest naprawdę, jaki jest ten nowy kraj i jak wygląda od środka. Teraz czas się o tym przekonać. Pierwsze kroki kierujemy na niewielkie Stare Miasto, które poza fantastycznymi widokami posiada również ciekawe zabytki. Najstarszą historyczną budowlą w Prizren jest ten oto właśnie meczet Sinana Paszy, pochodzący z XVII wieku, z 1615 roku. Minaret ma aż 44 metry wysokości, a grubość murów, solidna, prawie 2 metry. Sam meczet został zbudowany na bazie kwadratu o wymiarach 14 na 14 metrów. Jak Ci się podobał meczet? Bo przed chwilą zwiedzaliśmy. Meczet był piękny, szczególnie to górne miejsce. Nie wiem, chyba sala modlitewna dla kobiet. Tak. Fajne było też ten obracający się, nie wiem, czy pod wpływem własnego ciężaru, czy powietrza. Myślę, że to przeciąg. Myślę, że to po prostu przeciąg. Ale warto zauważyć, że malowidła, które są w środku na ścianach tego meczetu, pochodzą nie z XVI, ale dopiero z XIX wieku. Naprawdę warto zobaczyć, bo powiem szczerze, że aż tak bogato
ilustrowanego meczetu wewnątrz, to jeszcze nie widziałem. Także... No, chyba, że w Stambule. No w Stambule właśnie nie. Właśnie nie do końca. Tam trochę jest inny jednak styl. Okay. Bardziej czarno, złoto. No tak, myślę, że ornamentyka zależniona jest od kraju w końcu. To na pewno. Wszystko to na pewno. Stamtąd pochodziło. No tak, ale właśnie te malowidła są późne, bo z XIX wieku, a nie jeszcze z czasów osmańskich. No tak, więc to może dlatego. Stary kamienny most to najstarszy most z kilku mostów, które tutaj mamy nad rzeką Bystricą Prizren. Został zbudowany w XVI wieku, natomiast w 1980 uległ zniszczeniu podczas powodzi. Ale jak widać został odbudowany i jest idealnym łącznikiem między częścią miasta z tą nowszą zabudową i starym miastem, gdzie toczy się życie towarzyskie. Idąc głównym deptakiem, możemy nie zauważyć cerkwi świętego Mikołaja, bo to taki malutki budyneczek tutaj wciśnięty między kawiarnie różne. Cerkiew świętego Mikołaja, bardzo historyczna, ponieważ zbudowana w latach 1331-1332. Została zniszczona podczas zamieszek w 2004 roku, ale kilka lat później odbudowana. Więc tutaj można ją przegapić, ale warto tworzyć sobie bramę, zejść na dół i zobaczyć tą malutką cerkiew od środka, bo to wszystko jest otwarte. Cerkiew świętego Jerzego, pochodząca z XV lub XVI wieku, no niestety nie za bardzo można tu robić zdjęcia, filmować, ponieważ Albańczycy boją się, że po zniszczeniach w 2004 roku tutaj ktoś jeszcze może coś tej cerkwi zrobić, dlatego tak się trochę kryje za murami. Teraz czeka nas wspinaczka na górę, bo musimy zdążyć przed tym, czyli przed tą wielką chmurą, która nadchodzi z północy i będzie lało. Aha. Ale podczas wspinaczki, żeby się czymś zająć, to może porozmawiamy o tej bujnej roślinności, o florze, którą tu Chris ciągle zauważa, coś nowego, więc proszę bardzo. Coś, co nie jest typowe dla Polski, nie? Na każdym prawie podłonku rośnie figowiec, co ty masz? Słuchaj Marcin, idziemy w ogóle tą krótszą drogą, czy dłuższą, bo nie wiem. Sądząc po moim oddechu i po nachyleniu stoku, chyba krótszą. Okay. No mamy szansę zdążyć przed... Ojej, ta chmura jest naprawdę ogromna. Już wiem, że dla tych widoków warto. Zobacz to z tyłu. Ogólnie fantastyczne. Trochę mnie przerażają tylko te budynki. A o budynkach to porozmawiamy jeszcze, bo ja mam pewną koncepcję. A propos budynków, których jest sporo, budynków niedokończonych. No właśnie. Takich z wystającymi jak tutaj drutami, nieotynkowanych. Niezadaszonych. Tak, z czystej cegły. Zauważyłem tę tendencję
również w północnej Macedonii. I wydaje mi się, że gdzieś chyba czytałem jakiś czas temu, że tutaj jest jakieś prawo. Wydaje mi się, że tutaj jest podobnie. Jest jakieś prawo, że dopóki budynek jest nieskończony, tak, i nieodebrany, to przysługują jakieś ulgi albo nie ma podatku, coś takiego. Dlatego większość budynków tutaj właśnie tak wygląda. Są niedokończone, ale ludzie w nich mieszkają, pranie wisi, suszy się, ludzie sobie siedzą przed domami, odpoczywają. O, już się zaczyna wczoraj. O właśnie. Więc tak to niestety wygląda, ale to trzeba przymknąć na to oko, ponieważ niestety, albo stety, bo ma to ponieważ to jest ładniejsze. To jest ładniejsze i z takiej perspektywy nie widać tych budynków, tylko z bliska. Zobacz, Marcin, łany prawie jak w Polsce. Żyto, zboże, maki, wszystko jak swojskie. Tak. I energię. Ale po prostu wzgórza przepiękne dookoła. Wszystko porośnięte lasami. No a w dole fantastyko miasto. Wreszcie. Tak, wreszcie. Dotarliśmy tak na szczyt. Nie było łatwo, ale też nie było tak trudno, bo umówmy się, to nie była jakaś tam długa wędrówka, tylko dosyć stromo. No i jesteśmy w końcu na zamku, właściwie ruinach zamku prizreńskiego, bo tak poprawnie chyba to trzeba wymawiać po polsku. To są ruiny zamku, który powstał w V wieku, czyli za czasów rzymskich. Był rozbudowywany i właściwie widać teraz ogrom tej budowli. Ona jest odrestaurowywana, chociaż czasy świetności tego zamku przypadają na średniowiecze. No ale ten widok. Widok jest po prostu, słuchajcie, niesamowity. Nie wiem jak tobie, Chris. No mi się podoba fenomenalnie. Miasto pełne czerwonych dachów, mnóstwo tych fajnych obiektów sakralnych, zaczynając od tych meczetów, poprzez cerkwie, poprzez nawet chrześcijańskie kościoły. Więc jest co oglądać, jest co zwiedzać, jest gdzie chodzić. To się wytnie. Okay. Słuchajcie, nie, ja widziałem kilka filmów na YouTubie, widziałem zdjęcia tego miejsca, ale na żywo to robi zupełnie inne wrażenie, fenomenalne. Staróweczka tutaj na dole, te czerwone dachy, plus zieleń na tych wzgórzach, wysokie góry z przodu, płaskowyż z drugiej strony, rzeka Bystrzyca przecinająca miasto na pół, słychać szum nawet cały czas, te małe placyki tutaj, ilość obiektów sakralnych, różnych wyznań. Mamy tu jeszcze starożytny, no za czasów osmańskich powstał hamam. Hamam, czyli? Łaźnie tureckie, tak. No i jeszcze w dodatku te chmury, ta piękna pogoda i te smugi od samolotów przecinające niebo. No robi to wrażenie. Nie dodałeś jeszcze jednego. Że? Że jest gdzie wyjść wieczorem. No tak. A nawet nie tylko, bo tutaj, słuchajcie, życie towarzyskie kwitnie w ciągu dnia, a wieczorem po tym zachodzie słońca, to się robią takie gigantyczne tłumy w restauracjach, w knajpach. Ludzie przemieszczają się z miejsca na miejsce. Dokładnie. Niesamowite jest to, że pomiędzy knajpkami nie ma rozgraniczeń, tak jak w innych krajach, na przykład w Polsce, że jak gdyby ogródki są podzielone. Tutaj po prostu nie, wszyscy, po prostu tylko różne stoliki albo krzesełka tak. Pokazują, że coś jest na rzeczy, w sensie, że się zmienia knajpę. Tak, ale knajpki to jeszcze pokażemy. A profesjonalna i tak szybka obsługa, że no,
w dechę, bym powiedział. W dechę. No jest gdzie się zabawić, jest gdzie pić. I to jest właśnie też świetna okazja, żeby powiedzieć o stosunku do alkoholu, bo przecież jesteśmy w kraju muzułmańskim. Dokładnie. Ale Kosowianie są dosyć sekularyzowani, czyli mają dosyć luźny stosunek do wiary. Choć wczoraj byliśmy na kolacji i na przykład nie podawali alkoholu. No tak, była knajpa bez alkoholu, dlatego trzeba było szybko się przenieść. Dokładnie. Nie, żarcie było naprawdę dobre. I może źle powiedziałem, że mają luźny stosunek do wiary. No nie mają luźnego stosunku, ale mają jakby luźny stosunek do połączenia wiary z życiem codziennym. Tak, z życiem codziennym i również z wypiciem piwa. Tutaj nie ma z tym problemu. Tak, dokładnie. A piwo mają super. Super. Jestem jeszcze wyżej, więc tutaj widać całą fantastyczną wielkość tego zamku, ale niespodzianka kryje się po drugiej stronie. Nie. Chris, to nie jest niespodzianka. Chris nie jest niespodzianka. Niespodzianka to jest właśnie to, słuchajcie, przepiękny wąwóz. No i rzeka Bystrzyca. Okazuje się, że wejście na górę to był pikuś, bo zejście jest tak strome, że trzeba uważać na kolana, żeby się nie przewrócić na twarz. No i proszę bardzo, uciekamy przed tym chmurzyskiem. Nie tylko my, bo tu jakieś koty, psy, wszyscy uciekają przed tym chmurzyskiem. A to jest przykład klasycznego Cable City. Jak wam się podoba góra? No nie góra ta, tylko góra kabli. Wszystko na zewnątrz. Miau! Tak, miau. Wiesz co, jest szansa, że ta chmura to może przejdzie trochę bokiem, a nie tak centralnie przez miasto. No to się zobaczy, może delikatnie tylko zaczepi, wiesz, lekko... Pokropi. Pokropi do wieczora. Tym... Nie wygląda to zbyt optymistycznie, powiem ci szczerze. Oj, oby na dół zejść i przysiąść gdzieś na jakiejś kawce albo... Na kawce. Nie, teraz jest pora na lunch. To trzeba skosztować koniecznie bałkańskiego burka, czyli burek z mięsem, albo ze szpinakiem, albo z ziemniakami. To jest właśnie najlepsza przekąska na lunch. No dobra. No to plus, jeśli już mówimy o gastronomii, to mają tutaj całkiem niezłe piwko, które się nazywa Peja, nie Peja, tylko Peja. I co prawda tak. W Albanii mówi, że to albańskie, a w Kosowie mówią, że to kosowskie. Na butelce jest Albania, producent. Ale w związku z tym, że to jest wszystko naprawdę tak blisko, no to okej, wierzę. Czyli regionalne. Regionalne. Tutaj mamy hamam, klasyczny styl osmański, z kopułami. Hamam, czyli łaźnia turecka, no ale niestety dzisiaj w remoncie. O czym świadczy tutaj ten napis, ten baner w remoncie i nie możemy zobaczyć niestety od środka, jak wygląda. Ale możemy przeczytać, że trwa remont. Chodząc po ulicach tutaj Prizrenu, jakie sklepy albo jakie biznesy wpadły ci w oko? Bo mi trzy. To jestem ciekaw twojej opinii. No
No przede wszystkim konfekcja męska i to taka ekskluzywna, czyli same garnitury. I tutaj były suknie ślubne. No suknie ślubne również. To jest jedno. Drugie? Drugie, poczekaj. Biura podróży. Mnóstwo biur podróży. Masz rację. I to świadczy o tym, że Kosowianie latają. Latają, jeżdżą po świecie, prawdopodobnie do pracy. No głównie chyba do pracy. Stany, tak. Stany, ponieważ są wdzięczni Stanom, że pomogli im w ogłoszeniu niepodległości. Tak. Niemcy i Włochy. To są takie trzy kraje, do których jeżdżą Kosowianie i Albańczycy do pracy albo żyć. No i trzecia rzecz. No, trzecia rzecz, poczekaj. Biżuteria. Złoto. Same sklepy z biżuterią. No, chciałem powiedzieć, że typowo też spożywczaki i knajpy, bo knajpa przy knajpie i spożywczak. No tak, już pomijam knajpy, ale wracając jeszcze do odzieży, no to same markowe. Tak, Gucci, Prada, Dolce Gabbana. Gucci, Prada, Dolce Gabbana. Wszystko z Turcji. Tak, też podejrzewam, że właśnie stamtąd. Tu musi być na bogato. Tak. Ale na bogato też jest na ulicy, bo widzimy tutaj naprawdę mnóstwo wypasionych aut, takich, że no, szacun. Lep urywa, jak to się mówi. Nie spodziewalibyśmy się. Ale to jest chyba tylko znak zmiany czasów na dobre, na lepsze generalnie, więc trzymać kciuki. Biznes się kręci, to jest najważniejsze. I właśnie skończyliśmy myśl i skończył się chodnik. Więc niestety. Trzeba zejść na ulicę. Popadało i zrobiło się teraz przyjemnie, więc wyszliśmy na wieczorny spacer. No, w kategorii tu. Czerwonego nosa. Czerwonego nosa to możemy rywalizować, bo jednak nas na tym zameczku trochę przypaliło. Słuchajcie, postanowiliśmy przejść się takimi zwykłymi uliczkami, żeby pokazać Wam, jak to wygląda. I to jest właśnie świetny moment, żeby pokazać tak zwane Cable City. Hello! Dziwne, że to wszystko na zewnątrz, te wszystkie kable. No ale z drugiej strony zobacz, jak te domy są w większości niedokończone, no to jak te kable mają być w środku? No tak, w szczególności górne piętro, tak. Bez okien. Na dole ktoś mieszka. Sama cegła czerwona. Nie wiem, czy zauważyłeś, Marcin, niesamowite koronki. A to ciekawe. Kosowskie na drzewach. I tutaj są, widzę, że jeszcze dalej. Tak, no, ale na każdym kolejnym drzewie. Bo tak jak u nas upierali drzewa koronki. Marcin, zobacz tylko te kreacje. No coś niesamowitego. Koronki, tiule. A gdybyście chcieli ubrać dziecko jako sułtankę lub sułtana lub Barbie, wszystko voilà. Na miejscu. Voilà. No dziewczyny, na pewno miałybyście się tutaj w co ubrać. Na ślub, na komunię albo na jakieś ekstra przyjęcie. I to tak na bogato. Prizren to wspaniałe miasto, można tutaj naprawdę stracić głowę. I to dosłownie. Jeżeli masz więcej niż 1,78 m, uważaj. To uważaj. Trzeba patrzeć nie tylko pod nogi, trzeba patrzeć również do góry. Hej. Tutaj co chwilę ktoś nas zaczepia, ale słuchajcie, muszę powiedzieć jedną rzecz. Tutaj. Panowie z NATO. Tutaj cały czas stacjonują wojska NATO, które pilnują porządku. Ale chciałem powiedzieć, że muszę być obiektywny.
tam narzekamy na te kable i tak dalej. No taki tutaj jest styl, taki mamy klimat tutaj na Bałkanach. Myślę, że nie narzekamy, tylko pokazujemy to jako ciekawostkę. Jako tak? ciekawostkę, ale żeby być obiektywnym, trzeba powiedzieć, że tutaj jest przeprowadzanych dużo remontów. Widać, że to miasto pięknieje w oczach. I oczywiście doceniamy to bardzo, ponieważ oni nie dostali takich nakładów pieniężnych, jakie kraje Unii Europejskiej, które dołączyły do Unii, tak jak Polska, i kasa się polała. Tutaj ta sytuacja jest inna, więc należy docenić to, że oni starają się jednak swoją infrastrukturę poprawiać i... Swoim własnym sumptem dają sobie radę doskonale. Dokładnie tak, więc szacun. Bardzo mi się to podoba i trzymamy kciuki, żeby... Tak, trzymamy kciuki, żeby wam się wiodło. Nocą wygląda równie fajnie jak za dnia. Pani się odbija tutaj, moja kamera, ale nie szkodzi. Wygląda super, dużo ludzi, no i życie się toczy. A my idziemy coś zjeść, bo cały dzień... Najwyższa pora. Tak, najwyższa pora, więc poszukamy restauracji, żeby znaleźć coś fajnego i lokalnego. Może tutaj na placu, może nad rzeką. Jeszcze nie wiemy. Także do zobaczenia. Do jutra. Cześć. Nowy dzień, witam was dzisiaj z miejsca chyba najbardziej historycznego w Prizren. Tutaj po drugiej stronie zamku, kawałeczek od centrum, znajduje się Muzeum Etnograficzne w budynku, w którym kiedyś powstała tak zwana Liga Prizreńska. To był rok 1878, a Liga Prizreńska to było jakby zjednoczenie organizacji, kilku organizacji narodowościowych, albańskich, i od tego momentu, od tej daty właściwie uważa się, że powstało dążenie do uzyskania pełnej narodowości albańskiej. Wybrano wtedy prezydenta, wybrano również ministra spraw zagranicznych oraz ministra obrony. Sama Liga nie przetrwała długo, natomiast pamięć o niej jest wciąż żywa. Ten budynek został totalnie zniszczony podczas wojny bałkańskiej, ale dzisiaj jest odbudowany i mieści się w nim Muzeum Etnograficzne, z którego możecie dowiedzieć się więcej o historii nie tylko tego miejsca, ale też o historii narodu albańskiego. Odbywa się tutaj festiwal folkloru, w związku z tym coraz więcej się pojawia grup przebranych w przepiękne stroje, pewnie regionalne. I właśnie tak obserwuję głównie młodzież, może to będzie jakiś konkurs. Na głównym placu, tym z fontanną, jest już scena zbudowana i pewnie dzisiaj po południu będą się odbywać tańce, pokazy. No myślę, że będzie to bardzo ciekawe, no ale ja niestety już stąd wyjeżdżam. Przed wyjazdem odwiedzam jeszcze kilka historycznych budowli, m.in. najstarszy meczet w mieście, a właściwie tylko jego ocalały minaret, wieżę zegarową, najbardziej znaną cerkiew,
oraz samą katedrę. To jest najbardziej tajemniczy budynek sakralny w mieście Prizren. To jest cerkiew Bogorodzicy Lewiszkiej. Najbardziej tajemniczy dlatego, że jest zamknięty, chroniony i niedostępny dla zwiedzających. A to dlatego, że w 2004 roku podczas konfliktu albańsko-serbskiego Albańczycy podpalili cerkiew mimo ochrony. Dzisiaj jest ona otoczona drutem kolczastym i po prostu nie ma do niej wstępu. Katedra Matki Bożej Nieustającej Pomocy to jest przykład tego, że Prizren był kiedyś i jest nadal multikulturowy i multireligijny. Tutaj zaraz naprzeciwko jest meczet, tam kawałek dalej są cerkwie, więc do dzisiaj w większym lub mniejszym napięciu te religie współistnieją tutaj razem. Katedra Matki Boskiej Nieustającej Pomocy znajduje się dokładnie naprzeciwko hotelu, w którym się zatrzymałem. L'Hôtel, tak z francuska się nazywa. Polecam Wam, w centrum miasta, zaraz tutaj obok przy deptaku. Bardzo fajne miejsce, czyściutkie, nowoczesne, nowy hotel ze śniadaniem, dobra cena. L'Hôtel. Jesteśmy przed urzędem miasta Prizren, a ta tablica tutaj za nami to jest tablica dziękczynna z podziękowaniami dla krajów, dla państw, które uznały niepodległość Kosowa. Tak? I to by było właściwie na tyle. Dziękujemy Wam za wspólną wycieczkę po Prizrenie, że tak to odmienię po polsku, a my teraz przenosimy się do Prysztiny. Do Prysztiny, do stolicy. W takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobra, 3-4. Widać właśnie ogrom tej budowli, ponieważ jest duży. Okazuje się, że wejście to było pikuś. Zejście. To był pikuś? To było był pikuś. A co z tym pikusiem? Kto mi powie, skąd się wziął pikuś? To był historyczny budynek tak zwanej Ligi Prizreńskiej, która powstała w 1800. Fajnie. Wylądowaliśmy, właściwie przyjechaliśmy from Divas to Divas to Divas do Kosowa. Nie, to ale muszę tak zrobić najpierw. Tak będzie lepiej. Serial Dynast też nie umywa. To było na tyle. I jeszcze raz to nagrałem, bo wyszło beznadziejnie.